Eugeniusz Romer, witam państwa i zapraszam na Układ Sił na Świecie. Dzisiaj kolejna rozmowa o sukcesach polskiego przemysłu kosmicznego. A moim gościem dzisiaj jest pan Jędrzej Kowalewski, który jest prezesem zarządu firmy Scanway. Witam pana. Dzień dobry. Zanim powiemy o Państwa działalności, to chcę Pana zapytać, gdzieś w Pana mediach społecznościowych widziałem takie porównanie, że rakieta kosmiczna przypomina trochę butelkę keczupu. <grywka> <grywka> Uznałem to za doskonały wstęp do naszej rozmowy, także poproszę Pana o rozwinięcie tej metafory. <grywka> <laughs> tak, oczywiście, to, to jest moim zdaniem dobra analogia do niektórych aspektów związanych z lotem w kosmos, no bo akurat to, co mieliśmy ostatnio widoczne na polskim niebie chociażby, przepraszam, to piękny pokaz tego, jak rakieta Ariane 6, a właściwie drugi stopień na odbicie próbował uruchomić swój drugi, drugi stopień i długi silnik. Nie udało się to zrobić w przestrzeni kosmicznej, a dlaczego? Tego właśnie, że to jest oczywiście jedna storia, ale to jest ważny aspekt lotów kosmicznych, że paliwo w rakiecie kosmicznej, która jest na odbicie w stanie nieważkości wcale nie zachowuje się tak, jak paliwo w zbiorniku, na przykład w, w samochodzie osobowym, czyli nie spływa na dno tego zbiornika, tylko lewituje gdzieś sobie, w środku tego zbiornika. No i to była moja analogia do porównania, że żeby faktycznie wytrząsnąć to paliwo z tej rakiety, znaczy żeby spłynęło do tych pomp i do silników, to trzeba nią potrząsnąć mniej więcej w taki sam sposób, jak potrząsamy butelką ketchupu, do czego służą właśnie silniki wspomagające, więc taka prosta analogia, tak to wyglądało. Ja rozumiem, że te właśnie smugi, które mogliśmy obserwować na niebie które były fotografowane przez wiele osób, wielu ludzi się pytało gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy to UFO ląduje, czy co się dzieje, to rozumiem, że właśnie te smugi były efektem prób wstrząsu tego paliwa, żeby ono się znalazło w Pewnie miejscu. Tak, tak. To właśnie to były właśnie silniki pomocnicze, czyli silniki, które się nazywają właśnie takim dodatkowym napędem służącym do tego, żeby zepchnąć to paliwo, właściwie to, żeby, żeby rakiecie nadać taki początkowy impuls, który spowoduje, że całe, całe paliwo spłynie w przeciwnym kierunku. I dokładnie to widzieliśmy na niebie, czyli rakieta próbowała się uruchomić na nowo, chciała spłynąć to paliwo w odpowiednie miejsce, no i to był oczywiście duży problem, to się nie udało w tej misji, no ale pokaz na niebie był na pewno bardzo, bardzo fajny. O te misję oczywiście pytam nieprzypadkowo, no bo Państwo jako Scanway mieli swój udział w tej misji, nie odpowiedziali Państwo za ten powiedzmy nieudane, nieudane zadanie sprawienia, żeby to paliwo spłynęło w odpowiednie miejsce, Państwo odpowiadali za systemy wizyjne i zdjęcia już pojawiły się w internecie właśnie wykonane przez Państwa urządzenia, na czym dokładnie Państwa wkład polegał? Jasne, tak, no tutaj warto podkreślić. To co my robiliśmy, na no to wszystko zakończyło się sukcesem, i można powiedzieć chyba nawet ogromnym sukcesem, ponieważ Europejska Agencja Kosmiczna, która była naszym klientem, właśnie ten system wizyjny system GAM system kamer. Chwali się tymi zdjęciami na prawo i lewo i też podziękowała nam oficjalnie. Więc cieszymy się, że mogliśmy to dowieść. No celem było to, żeby dostarczyć system kamer, który będzie mógł zobaczyć zarówno wnętrze ładowni podczas lotu na odbite, jak i separację, czyli właśnie odrzucenie owiewek. Tej rakiety na odpowiednim pułapie. To udało się wszystko zarejestrować. Co ciekawe, kamery musiały pracować też w trybie, w trybie nagrywania wideo, więc to też było takie, takie właśnie, dosyć, dosyć wymagające. Następnie musieliśmy nagrać deployment, czyli polskie słowo właściwie jest na wyrzucenie, wyniesienie satelitów z ładowni, czyli tam z takich wyrzutników specjalnych rakiety zostały. Satelity zostały wyrzucone. Druga z kamer właśnie to też zarejestrowała. Europejska Agencja Kosmiczna te zdjęcia posiada, wideo posiada, natomiast jeszcze się nimi nie chwali, a my oczywiście nie jesteśmy tym, który dysponuje tymi, tymi nagraniami, więc czekamy aż. Będzie mogła je pokazać, natomiast wszystkie te założenia, te wszystkie te cele się udały, nawet z nawiązką. Mam wrażenie, że mam do z jednymi z najlepszych zdjęć właśnie z takich kamer pokładowych w historii lotów w kosmos, więc z tego jestem bardzo dumny, że polska firma mogła dostarczyć taki system. To proszę powiedzieć, jakie będą zastosowania tego systemu, bo jak rozumiem, wszystko, co odbywało się w ramach tego lotu, pierwszego lotu w ramach systemu Ariane 6, który Europejska Agencja Kosmiczna opracowała, w zasadzie pracowała nad tym ponad 10 lat. Pytanie, właśnie jakie będą praktyczne zastosowania państwa systemu i w jaki sposób to się przyczynia też do właśnie rozwoju naszej myśli technicznej w takim kierunku, żeby to też w jakiś sposób zmonetyzować. Mhm. Tak, to tutaj trzeba najpierw zaznaczyć, co my, co my robimy jako skanu. Jako skanuj robimy różnego rodzaju systemy kamer, systemy teleskopów, układów do obserwacji różnych obiektów dla przemysłu kosmicznego, ale nie tylko. I tutaj na przykład zaznaczę, że, że system kamer, który robimy dla który zrobiliśmy właśnie dla Avian 6. No to jest właśnie taki nowy produkt. System, który pozwala na automatyczne e, automatyczną inspekcję tego co się dzieje z naszym e, Pojazdem, ładunkiem, czy też jakimkolwiek elemencie e, mówimy elemencie infrastruktury kosmicznej jaki wynosimy na orbitę, e, łącznie w połączeniu z takim jednostką do przetwarzania tych danych wewnętrznie na pokładzie, żeby móc z tymi danymi później zrobić to, co nas interesuje. Akurat w Ariane 6 mieliśmy proste zadanie, to było dosyć proste zadanie, chociaż oczywiście trzeba było wpasować się w dosyć spore wymagania. Natomiast zadanie, było, zadanie funkcjonalnie było proste: trzeba było nagrać wideo, zrobić zdjęcia, skompresować je. I następnie przygotować do szybkiej wysyłki na Ziemię, ponieważ ta rakieta miała ograniczony czas życia, miała po kilku godzinach spać się w atmosferze. To się nie udało, ale nasz system musiał to jakby w szybkim tempie zapewnić. Inne zastosowania tego typu systemu to są na przykład. Systemy diagnostyczne do dużych mechanizmów rozkładanych na orbicie. Możemy sobie wyobrazić, no, w tej chwili takie firmy jak ISAI, czy też Capella, czy, czy nawet Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, one posiadają różnego rodzaju mechanizmy rozkładane na orbicie, anteny się to manipulatory kosmiczne się to składają. To wszystko warto dokonać inspekcji. Można to robić w sposób taki wsadzając operatora przed kamerą, niech sobie patrzy przed ekranem, niech on sobie patrzy, co nam się dzieje, wyciąga wnioski. Albo można zrobić system kamer, który zrobi to autonomicznie, czyli nie będzie trzeba przesyłać dużych ilości danych, wystarczy zrobić, zrobić algorytmy takie, które my potrafimy, czyli algorytmy przetwarzania obrazu i wywnioskować, co się faktycznie dzieje z tym naszym ładunkiem na Orbicie i przesłać tylko informacje wektorowe, czyli no, wydarzyło się to i to. System się to złożył, nie rozłożył albo też przesłać informacje diagnostyczne na temat tego, że na przykład doszło do jakiegoś zderzenia ze śmieciem kosmicznym, mam jakiś ubytek w panelach słonecznych czy coś w tym Więc tutaj tego typu zastosowania jest ich bardzo sporo związane są na pewno z rozwojem dużych megakonstelacji satelitarnych. Taka autonomizacja ich pracy jest bardzo ważna, a ciężko mówić o autonomizacji, jeśli nie mamy wizji, więc my jesteśmy firmą, która tę wizję dostarcza. Czyli jak rozumiem, to jest swojego rodzaju monitorowanie tego sprzętu kosmicznego, czy on poprawnie funkcjonuje, w jaki sposób różne parametry, no, jaką wartość określają, to rozumiem pomaga także w obliczeniach i w kolejnych tego typu misjach. Ale Państwo mają przed sobą także nieco inne zadanie, to znaczy konstruują Państwo też pewien sprzęt optyczny, który znajdzie się bądź już się znalazł na satelicie Eagle Eye. To jest największy polski satelita, który ma, który ma niebawem znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. I tutaj, jak rozumiem, chodzi o no już stricte sprzęt optyczny do monitorowania Ziemi, właśnie z tego satelity. Tak, to jest zupełnie inna klasa ładunku, bo tak jak mówiłem, w robimy różne rzeczy. To, co jest naszą taką bazą, to są właśnie teleskopy, czyli to, co robimy w, na przykład w misji Eagle Eye. Teleskopy, które służą różnym celom, najczęściej są to cele podwójnego zastosowania, czyli mówimy tutaj o celach na przykład do zadań cywilnych, obserwacje... Poziomu upraw rolnych czy rozwoju miast. Mówimy oczywiście cały czas o zdjęciach wykonywanych z orbity, tak? czyli zdjęciach wysokorozdzielczych naszej planety, wykonywanych z orbity. Natomiast też muszą służyć celom zwiadowczym, czyli na przykład obserwacji rozlokowania sił za naszą wschodnią granicą, również obserwacji rozłożenia flot na morzu, czy też no. O zniszczeń w przypadku klęsk żywiołowych, ale też w przypadku no, trendów objętych wojną czy konfliktem zbrojnym. Więc e, tutaj e, cieszymy się, że Eagle Eye leci już niedługo. Jakby oczywiście jest to największy i najbardziej zaawansowany polski satelita, natomiast ma co najważniejsze dla nas, największy polski teleskop, jaki kiedykolwiek na orbicie poleciał w historii, więc dla nas to jest ważna chwila, bo też pokaże, czy te kompetencje, które budowaliśmy przez lata, przekładają się na dobre wyniki w, w, w satelitach, tak? Czyli czy faktycznie satelita będzie mógł wykonywać dobre zobrazowania. Oczywiście tu jest dużo zależne od sukcesu całej platformy, którą przygotowała. Firma Createch Instruments, więc my też musimy tutaj oczywiście swoją cegiełkę dołożyć, natomiast cały stygiał musi też udowodnić swoją skuteczność. Ale tutaj bez testów w planarze kosmicznej się nie da, więc, więc bez wysłania czegoś na orbitę nie ma mowy o, o, o budowaniu tych kompetencji. Cieszymy się, że udało się taki projekt doprowadzić do momentu wysłania na orbitę. No i trzymam kciuki za to, co, co się wydarzy w dniach poprzedzających start. No to ja Pana zapytam o wykorzystanie właśnie tego systemu optycznego, jakby Pan parę słów więcej powiedział, no my w Układzie się zajmujemy się kwestiami bezpieczeństwa, to jest istotne, także może właśnie w tym aspekcie, to znaczy jak często ten satelita będzie przelatywał właśnie na tym terytorium, które nas interesuje, czy może będzie na orbicie geostacjonarnej i będzie w, w jednym punkcie, jaką będzie miał rozdzielczość, co będzie mógł zobaczyć, jakie będzie jego wykorzystanie, jeżeli chodzi właśnie o tę rolę zwiadowczą? jasne. Z reguły tego typu obiekty umieszcza się na orbicie niskiej, orbicie okołoziemskiej z uwagi na bliskość Ziemi po prostu. Na orbicie geostacjonalnej tutaj ciężko jest uzyskać duże rozdzielczości i naprawdę duże teleskopy umieszczane na orbicie geostacjonalnej potrafią dawać rozdzielczości typu kilku kilometrów na piksel, więc to są, mówimy tutaj o satelitach meteorologicznych, które są często w takich, na takiej orbicie umieszczane. Na niskiej orbicie okołoziemskiej, na której wyląduje Eagle Czyli to będzie w początkowych dniach około 500 km e, nad powierzchnią Ziemi. To jest standardowa orbita heliosynchroniczna, czyli taka, która pozwala przez cały, ca, przez cały rok prowadzić obserwacje. E, Różnych miejsc na naszej planecie, zawsze o tej samej porze dnia dla tego, dla tego lokalnego miejsca. Więc to jest o tyle dobra orbita, że pozwala zawsze obserwować obiekty dobrze oświetlone co jest niezwykle istotne w obserwacjach optycznych. I to, ta, ta orbita 500 km pozwoli nam na uzyskanie rozdzielczości na poziomie poniżej, nieco poniżej 2 metrów na piksel. To jest rozdzielczość już wystarczająca do celów zwiadowczych. Jest to na pewno też jedna z lepszych rozdzielczości, jeśli mówimy o systemach do obserwacji naszej planety, realizowanych w tej części świata, czyli w, w Europie w Centralnej, Europie Wschodniej. Więc to dla nas jest bardzo ważny aspekt. Ważne jest, żeby wiedzieć, że ta misja będzie, znaczy przynajmniej taki jest cel, żeby obniżyła swoją orbitę w trakcie trwania i to nie w sposób. Jakby to powiedzieć, nie w sposób niezaplanowany, czyli nie samoczynny tylko z użyciem silnika jonowego, który obniży tą orbitę do około nawet 350 km. Co oczywiście jest wyzwaniem trudnym. Nie jest to proste. Natomiast na tej orbicie będziemy mogli przeprowadzić znacznie wyższej rozdzielczości zobrazowania, no bo oczywiście jesteśmy 200 km bliżej, niecałe 200 km bliżej, co pozwoli na obserwację z rozdzielczością praktycznie blisko 1 metra na piksel. I na to mocno liczymy. W takiej rozdzielczości, no to już możemy rozpoznawać, czy gdzieś stoi samochód osobowy. No to to jest już istotna zdolność wywiadowcza. Oczywiście tym satelitom trzeba jeszcze umieć obrócić, wycelować w odpowiednie miejsce. Na to, na to liczymy, że tutaj całe konsorcjum dało radę dostarczyć taki, taki, taki system na odbicie. No i mniej więcej tak można opisać te zdolności wywiadowcze. Tutaj dla, dla porównania dodam, że. Konstelacja Europejskiej Agencji Kosmicznej, w której, w której skład wchodzą satelity klasy Sentinel no na przykład w takim Sentinelu dwójce, który ma najlepszą rozdzielczość z tych wszystkich satelitów, mówimy tutaj o rozdzielczościach 10 metrów na piksel. My dojdziemy tam do dwóch, poniżej dwóch, więc no jest to znaczący przeskok w stosunku do tych danych dostarczanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Więc liczymy, że będą one cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiem, że Państwo się zajmują obrazowaniem optycznym, ale też dużo się mówi, jeżeli chodzi o satelity zwiadowcze, że dobrze, żeby one miały zdolność także obrazowania radiowego, bo to jest coś, co uniezależnia nas od pogody. W przypadku tego satelity też będziemy mieli takie zdolności. Nie, w przypadku Eagle Eye'a będziemy mieli tylko zdolności optyczne, natomiast to jest też demonstrator technologii, więc y, za, późniejsze zastosowanie tej platformy, to już tutaj wyjdę trochę w buty kreotechu no e, i trochę, trochę się, że tak powiem, pochwalę ich platformą, e, jest też możliwe na tej platformie zainstalowanie e, e, instrumentów radarowych, więc jest to na pewno ciekawy ciekawy wątek, również sp, sprzedażowo, komercyjnie, że e, będzie można na tej platformie budować... E, Właśnie kompetencje radarowe. Natomiast tutaj już wracając do, do swojego podwórka, mogę tylko dodać tyle, że najlepsze dotychczas udowodnione skuteczności w zdolnościach rozpoznawczych, mają systemy dokonujące fuzji danych, czyli fuzji danych optycznych i radarowych. Więc my budujemy nasze kompetencje, które mamy nadzieję będą mogły pozwolić w uzupełnieniu o dane radarowe budować najlepsze możliwe zobrazowania planety, jakie tylko da się dostarczyć za dbity. Muszę jeszcze Pana trochę poprosić, żeby Pan pozostał w tych butach kreotechu, bo czytałem, że jeżeli chodzi o tego satelitę Eagle Eye, to w zasadzie tylko kilkadziesiąt firm na świecie posiada zdolności wysyłania tak dużych satelitów, bodajże osiem w Europie. Więc pytanie, jeżeli polska firma opracuje tą technologię, zademonstruje ją, tak jak Pan mówi, że ona funkcjonuje, że ona się sprawdza, no to gdzie to nas umieści generalnie no, na tej światowej mapie przemysłu kosmicznego czy satelitarnego? Na pewno pytanie bardzo zasadne, bo powiedzmy, że jeszcze 10 lat temu, no to ważne było, żeby być takim podmiotem, który jest najlepszy na rynku. Chodziło o to, żeby, żeby nieważne co robi konkurencja, ważne, żeby to robić lepiej. Natomiast w dzisiejszych czasach, które pokazują bardzo mocno, że powinniśmy pewne aspekty zdolności, z uwagi na taką deglobalizację, czyli budowanie tych własnych kompetencji przez poszczególne kraje, polega na tym, że powoduje to, że powinniśmy budować tego typu satelity, tego, tego typu zdolności, nawet jeśli niekoniecznie będą prześcigały. Te zachodnie satelity, bo mówią się, w Stanach Zjednoczonych produkuje się i w Europie zachodniej produkuje się najlepsze satelity, najlepsze basy satelitarne do właśnie do, do takich, tego typu zadań. Tutaj, akurat jeśli chodzi o, o, o satelity Eagle Eye, to on faktycznie działa w takim fajnym segmencie mikrosatelitarnym czyli satelitach, które jeszcze niezbyt dużo podmiotów zwraca uwagę. Bo jeśli mówimy o satelitach właśnie tego podwójnego zastosowania, czy to mówimy o satelitach klasy Sentinel, czy Landsatach amerykańskich, czy niech będzie nawet w satelitach firmy Maxar, która oferuje najlepsze komercyjnie dostępne do rozdzielczości, to są wciąż satelity wielotonowe. To są satelity o rozmiarze kilku ton. O, o, o ciężarze kilku ton, satelity, które pozwalają na obserwacje nawet subpikslowe czasami, chociaż w przypadku Sentinela to tak jak mówiłem, około 10 metrów na piksel, ale w maksarze to już są subpikslowe. No i są to satelity, które kosztują często kilkaset milionów dolarów za sztukę. Tutaj satelita klasy Eagle Eye, z tego co pamięć mnie nie myli, ale tutaj najlepiej się odwołać do źródeł, właśnie Kreotechu, to jest koszt kilkudziesięciu milionów euro, więc znacznie tańszy niż, niż, niż satelita klasy, właśnie Sentinel czy, czy, czy Maxera, co powoduje, że tych satelitów można wysłać więcej. I ich uzupełniające się zdolności właśnie poprzez taką multikonstelację, taką większą konstelację mogą powodować, że mamy te zdjęcia pozyskiwane z większą częstotliwością, czyli możemy częściej zajrzeć w każde miejsce na świecie i dostarczyć te dane do decydentów. Więc bardzo ważne z punktu widzenia aktualnego rozwoju sektora militarnego, sektora defense, jest to, żeby budować takie zdolności, że móc samemu pozyskiwać urazy satelitarne i nawet jeśli to niekoniecznie będzie platforma konkurencyjna, ale tutaj mówię, trzeba kreotek zapytać jakby o parametry tej platformy, nawet jeśli to nie będzie platforma konkurencyjna, dla całego świata, to wciąż będzie to platforma budująca nasze polskie zdolności, co jest ekstremalnie istotne w dzisiejszych czasach. Jak rozumiem z, z punktu widzenia bezpieczeństwa to także jest istotne, bo jeżeli satelita jest duże, zarówno jeżeli chodzi o wagę, jak i o rozmiar, no to może być łatwo trafiony chociażby, może nie łatwo, no ale są państwa, które zademonstrowały zdolności rakietowe uszkodzania satelitów, które znajdują się w kosmosie. Rozumiem, że konstelacje nie jest tak łatwo zniszczyć, tak jak Pan mówił, Mówi, no wysłanie małych satelitów nie jest yy, tak kosztowne, jak wysłanie jedne, jednego dużego, czy komunikacyjnego yy, czy zwiadowczego satelity. Tak, dokładnie. No, konstelacje mają wiele zalet, tak? Mają zalety właśnie tą re redundancję, czyli jak jednego z tej te stracimy, to wciąż mamy kilkanaście pozostałych, czy w niektórych przypadkach kilka tysięcy pozostałych. E Uzupełnianie danych poprzez większe częstotliwości, a czasami nawet realizację misji tandemowych, czyli obserwację tego samego punktu na, na planecie przez dwa satelity jednocześnie, które lecą kilka kilometrów od siebie w takiej jakby takim połączeniu, to też buduje większe rozdzielczości, bo można te dane przetworzyć w taki sposób, że uzyskamy większą rozdzielczość z tego, co tam, co tam się dzieje faktycznie na, na Ziemi. Więc. No, konstelacje mają bardzo dużo zalet. No, Czas rewizyty jest największą zaletą, czyli to, że na przykład, jak popatrzymy na satelitę. A tutaj nie będę wychodził daleko. Na przykład satelita Starvibe. Satelita Starvibe to jest satelita, który również Scanway jako demonstrator technologii zrobiła, e, zrobił w zeszłym roku, wysłał na orbitę. E, satelita typu CubeSat, czyli no wielkości pudełka po butach. No to czas rewizyty satelity Starvibe no to jest często e, e, kilka dni, tak? czyli na przykład w to samo miejsce na Ziemi możemy zajrzeć e, co, co, zazwyczaj co tydzień, e, co pięć dni, jeśli pogoda na to pozwala. Co jest oczywiście w skali czasu procesów geopolitycznych czy też militarnych, no to, to jest bardzo, no to jest wieczność, tak? To jest, to jest kilka dni, to się wszystko może tam wydarzyć na tym terenie. Więc budowanie konstelacji satelitów, które mogą. Uzupełniać te swoje orbity i zaglądać na przykład, nie wiem, co godzinę w to samo miejsce. To już jest taka idealna sytuacja, w której moglibyśmy mówić o tym, że możemy zobaczyć, z jakim tempem jakieś wojska się przemieszczają, gdzie, gdzie, gdzie w, jakim, w jaki sposób są składowane i uzupełniane magazyny amunicyjne. To są niezwykle ważne informacje, które no, można zrealizować tylko i wyłącznie z użyciem konstelacji, i co ważne, te największe satelity, które dają największe rozdzielczości, wciąż nie są w takich konstelacjach, które by dawały te zdolności kilkugodzinnego godzinnego czasu rewizyty. Więc to jest jakiś tam aspekt powiedzmy, w którym kierunku powinniśmy iść i budować te kompetencje. No właśnie, no to pokazuje pan, że jest jakby duża przyszłość przed tymi urządzeniami, no, które polska czy polskie firmy także są zdolne konstruować i wysyłać w kosmos. Pytanie, czy według pana wiedzy państwo polskie jakby sięga po te rozwiązania? Gdzieś parę lat temu mieliśmy informację o tym, że Polska. Kupi rzeczywiście satelity, tylko będą to satelity produkcji francuskiej, bodajże dwa takie satelity, właśnie zwiadowcze. Parę miesięcy temu gdzieś któryś chyba z wiceministrów obrony mówił o tym, że będą kolejne kupowane. Nie wiem, czy tam było podane, skąd one będą pochodzić, czy to będą z jakby no, polski przemysł będzie za to, za to odpowiadał, czy jakiś inny. Czy pan się orientuje, jak wygląda no, właśnie sięganie po te technologie przez polski rząd? Znaczy, tutaj na pewno jeszcze dużo rzeczy, rzeczy będzie się rozstrzygiwać w najbliższym czasie. Na pewno zwróciłbym uwagę na kilka faktów, które są no, jakby niepodważalne. Po pierwsze. Jest zbudowana Konstelacja Piast. Konstelacja Piast to jest takim prekursorem konstelacji militarnych, czy tam powiedzmy obronnych, jeśli chodzi o, o polskie zdolności. Jest to konstelacja, można powiedzieć, na, wykonywana na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej. Konsorcjum, które przygotowuje tę konstelację składa się m.in. z Kreotechu i z Canwaya. Liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dostarczymy tam dwa teleskopy do, do, do tych piastowych satelitów, więc to już jest jakiś kierunek, który pokazuje, że polski decydent chce iść w kierunku rodzimych technologii kosmicznych, co nam jest oczywiście bardzo na rękę i bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo te technologie nie będą gdzieś tam wypływać w świat. Druga sprawa, oczywiście jest ten przetarg Kamila, który też buduje polskie zdolności orbitalne. Kamila to konstelacja, która będzie, której budowa będzie można powiedzieć, nadzorowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Z tego powodu się cieszymy, też są przygotowane różne propozycje, różne konsorcja na pewno się do tego przygotowują, żeby złożyć w tym przetargu swoje propozycje. Kamila też pozwoli na obserwację w takich podstawowych, istotnych pasmach, która będzie też częściowo konstelacją sarowską, to też warto dodać, więc tutaj, tutaj myślę, że warto to podkreślić. No i oczywiście ten przetarg, czy tam powiedzmy ostatnio środki na budowę konstelacji polskiej pochodzące między innymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, no to wciąż jest coś, na co czekamy, czekamy na więcej informacji, dokładnie na co będą te pieniądze szły. Oczywiście jestem przekonany, że w, tym całym, w tej całej układance bierze się pod uwagę satelity gotowe, zachodnie. No mam nadzieję, mam nadzieję, że polskie podmioty też będą mogły w jakiś sposób partycypować w dostarczeniu tych technologii, bo może niekoniecznie potrafimy już zrobić całego takiego dużego sedate'a, jaki, jaki interesuje MON, ale na pewno idziemy w tym kierunku, żeby te zdolności budować i w pewnych aspektach już te zdolności mamy. Zobaczymy, co się wydarzy na dniach. Jest na pewno też gdzieś tam jeszcze pokazywany w, w programie w budżecie krajowego programu odbudowy konstelacja Microglob. O tym można też znaleźć informację, która też jest planowana do realizacji w najbliższych latach. Natomiast oczywiście musimy tutaj poczekać na więcej szczegółów, żeby móc coś powiedzieć, czy i kiedy i jakimi podmiotami te wszystkie plany będą realizowane. No ale w jakimś stopniu to się dzieje? Podał pan kilka przykładów. To jeszcze zapytam Pana o Europejską Agencję Kosmiczną. No Państwo są przykładem tego, że te technologie, które są opracowywane w Polsce, są także dostrzegane i wykorzystywane w czołowych projektach. No ale pytanie właśnie, jakie są, jaki jest bilans zysków i strat naszego uczestnictwa w, w ESIE, to już ile 12 lat, tak? 2012 tak. bodajże przystępowaliśmy. Teraz. Mamy składkę to jest 300 milionów niecałe chyba euro, jeżeli tak. się nie mylę w latach 2023-2025. No, jakby Biorąc pod uwagę te hierarchie wartości dodanej różnych technologii, które się składają, na przykład na projekt Arian, to gdzie by pan umieścił Polskę? No trudne pytanie na pewno. No znaczy tak, faktycznie to podwyższenie składki w ostatnich na, na te ostatnie lata. Jest bardzo mocna. Ja mam też wielu znajomych z przemysłu kosmicznego, na przykład w Niemczech, gdzie oni wręcz publicznie narzekają na to, że Niemcy zmniejszają swoją składkę. A taka Polska jest świetnym przykładem kraju, który mocno zwiększa. I to no niebagatelnie ją zwiększyliśmy do tych 300 milionów euro. No bo wcześniejsze poziomy były poniżej 100 milionów euro, więc to jest bardzo znaczący wzrost. Oczywiście w tym jest udział też tam polskiego astronauty, na którego mamy nadzieję, będziemy mogli liczyć w najbliższych latach, że poleci w kosmos. Mamy w tym wszystkim pieniądze na rozwój polskich technologii satelitarnych, na tym powinniśmy się skupić, i to są bardzo ciekawe kierunki rozwojowe. Moim zdaniem, stawiające Polskę w, w takim czele firm kosmicznych, które potrafią wyprzedzić globalne myślenie rynku kosmicznego. Czy to się opłaca? To się bardzo opłaca, bo widzimy, jak dużo przychodów dało firmie SpaceX, na przykład wyprzedzenie ogólnoświatowych trendów. Czyli no tutaj. Jest taki przykład podmiotów europejskich, które się trochę nabijały z koncepcji lądujących rakiet, pierwszego stopnia rakiet, a później już wszystkim i tak szczęka opada do podłogi, jak zobaczyły, jak dużo oszczędności na tym można uzyskać, że nie trzeba za każdym razem rakiety robić od zera, tylko można ją po prostu napełnić paliwem, Zrobić przegląd i można ją znowu wypchnąć w kosmos. To jest, to jest dużo, duża zmiana. No i faktycznie te przetargi, nasze znaczy przetargi, ciężko jeszcze mówić o przetargach, ale te kierunki, w których na przykład została opublikowana lista potencjalnych technologii, w które mogłaby zainwestować polska, no polski rząd, tak naprawdę, czyli polskie ministerstwa. Między innymi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ramach tej powiększonej składki, w jakie rzeczy mogłaby chcieć popchać pieniądze, no to, to są technologie, które moim zdaniem się bardzo mocno wpisują w, w, w taki nawet wyprzedzający, mówię, aktualnie dostrzegany trend. Czyli mówimy tutaj o. Dostosowywaniu technologii New Space, czyli takiego nowego podejścia do branży kosmicznej, iteracyjnego rozwoju satelitów, do budowania dużych platform satelitarnych, do budowania dużych teleskopów na orbicie, które mogą spełniać różne ciekawe cele. Do budowania elastycznych satelitów, które mogą zmieniać swoje zdania w trakcie misji, do budowania elementów ekonomii księżycowej, która wciąż jakby brzmi jak science fiction, ale powoli staje się rzeczywistością i w najbliższych. Myślę, że w najbliższej dekadzie będziemy mogli mówić o takim ożywieniu na tym rynku kosmicznym księżycowym. No bo Amerykanie jest tak, częścią tak, programu Artemis. Tak? No właśnie, tak? dokładnie. Artemis. Jesteśmy w Artemis Accords i, i widzimy, że w tym kierunku też ESA idzie. Jakby no, jest dużo tych programów, w których myślę, że Polska znajdzie swój udział i będzie miała dużo benefitów w najbliższym czasie, więc myślę, że ta składka bardzo nam jest potrzebna i będzie w najbliższych latach dużo oznak tego, że to był dobry moment. Czyli jak rozumiem, to jest trochę tak, że. Nie musimy być najlepsi czy posiadać wszystkich technologii kosmicznych samodzielnie. Właśnie dzięki współpracy z ESO jesteśmy w stanie, no powiedzmy, wyspecjalizować się w pewnych określonych segmentach technologii kosmicznej. Jeszcze pana zapytam, bo wspomniał pan właśnie o SpaceX i o Starshipie, wielokrotnie wy wykorzystywanej rakiecie. Rozumiem, że to jest na razie w fazie testów, ale no jeżeli to się powiedzie i zostanie skomercjalizowane, to znacznie zmniejszy to koszty wysyłania chociażby satelitów w kosmosie, w ogóle różnych misji kosmicznych. No i teraz pytanie, gdzie jesteśmy jako Europejczycy mimo tego sukcesu, jakim było wysłanie rakiety Ariane 6, no bo to jest rakieta, tak jak mówiłem na początku, gdzieś tam kilkanaście lat pracy nad tym, więc wtedy, w tamtych czasach, kiedy zaczynano, jeszcze się nie spodziewano, że te technologie pójdą tak do przodu, że będzie można wykorzystywać rakiety wielokrotnie. I to rodzi pytanie o, o koszty, które ponosi Europa, z racji no, trochę jednak zapóźnienia technologicznego. Tak, no na pewno. No mówię, właśnie to, to podejście takie, że, że ta lądująca rakieta to nie ma prawa działać, to tak jeszcze 10 lat temu o tym można było słyszeć w Europie. Spowodowało to myślenie, spowodowało trochę zapóźnienia. Ja też mam taką, takie podejście, taką teorię, że te wszystkie bardzo rygorystyczne regulacje dotyczące Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale też po prostu europejskich standardów kosmicznych. Jest coś takiego jak ECSS, to są europejskie standardy wypracowane właśnie przez takie konsylium, można powiedzieć, które chciało ułożyć jak najwięcej norm związanych z tym, jak budować sprzęt kosmiczny, jakie tam są warunki, w jaki sposób podchodzić do technologii kosmicznych. No to to jest oczywiście bardzo duża dawka wiedzy, duża dawka poukładanej wiedzy inżyniersko-menedżerskiej na temat tego, jak budować satelity, tylko że ma jeden, jakby trochę nie do końca pasujący do dzisiejszego podejścia, jedno nie pasujące do dzisiejszego podejścia założenie. To założenie polega na tym, że musi absolutnie każdy projekt kosmiczny chronić decydentów politycznych. To znaczy nie może być tak, że misja kosmiczna nie wyszła. I to jest, wydaje się świetne założenie. Oczywiście, jakby nikomu nie zależy na tym, żeby rakiety czy misje kosmiczne wybuchały. Ale można tego ale też podejść. to robi i no, mimo wszystko jest wiodącą firmą techniczną SpaceX, jeżeli chodzi o kosmos. No dokładnie. A dlaczego tak jest? Dlatego, że podejście jest trochę inne. Nie chodzi o to, żeby każda jedna misja zawsze wyszła. Tylko chodzi o to, żeby były, było coś takiego jak misje testowe, były coś takiego jak demonstratory technologii, żeby było coś takiego jak właśnie. Testy w praktyce dla prototypów. Jeśli chodzi o rakiety, no to nie da się tego inaczej przetestować, jak tylko symulować. Zawsze musi być ten pierwszy strzał. I teraz pytanie, czy musimy, musimy go odwlekać maksymalnie w czasie, tak długo, aż przetestujemy wszystkie elementy składowe i zacertyfikujemy to zgodnie z obowiązującymi, obowiązującymi, rygorystycznymi normami, czy też może warto po prostu. Na którymś etapie powiedzieć, dobra, zbudujmy to tak, jak nam się wydaje, że w tej chwili powinno działać, i zobaczmy, co się stanie. Spacing właśnie w ten sposób działa, i to powoduje, że w ten sposób spiralny rozwoju produktu mogą szybciej dochodzić i z większymi produktami dochodzić tam, gdzie nawet jeszcze inni nawet nie mierzą. Więc to jest, moim zdaniem, taki problem, który New Space rozwiązuje, że pozwala na testowanie, na niewychodzenie pewnych rzeczy. I my też, na przykład, jak projektujemy i zakładamy misję Eagle Eye. To zakładamy, że tam się może coś nie powieść. Oczywiście, to, nie jest, to, jest, to jest misja, która jest demonstratorem technologii. I ona musi demonstrować technologię. Oczywiście, jak pójdzie wszystko tak, jak trzeba, to jest ekstra, ale jak nie pójdzie, no to zawsze mamy jeszcze inne opcje, żeby to naprawić, i nic tak nam tego nie zweryfikuje jak kosmos. A oczywiście lepiej jest wysłać wcześniej misję testową, niż no, dla polskiego monu oddawać coś, co mogłoby mieć to większe ryzyko niepowodzenia. Więc to sprawdzanie jest taką cechą kluczową dla tego New space i wydaje mi się, że Europa dopiero zaczyna odrabiać te lekcje. Na szczęście, już tak tylko kończąc tą wypowiedź na temat właśnie chociażby tego zacofania rakietowego, Ariane 6 moim zdaniem jest bardzo potrzebną rakietą, bo jest jakby, chociaż, chociażby, że jest klasyczną rakietą, to jest rakietą, która zapewnia wynoszenie dużych ładunków z Europy niezależnie od innych, ale w międzyczasie jest dużo startupów, na przykład w Niemczech jest firma ISA Aerospace, która pracuje w tej chwili nad rakietami, które mogą samoczynnie lądować. I to jest budujące, pozytywne. Myślę, że Europa jeszcze kilka lat i będzie mogła mówić o startupach, które osiągają sukcesy w tym obszarze. No tak, no to jest pewnie zależne od tego, kto wykłada pieniądze. Jeżeli wykładane są pieniądze podatnika, to jednak jest tutaj zalecana ostrożność, i no, nikt nie chce, żeby one. Przynajmniej tak w odbiorze społecznym, żeby było, że są wyrzucane w błoto. No, myślę, że sporo tematów poruszyliśmy. Będziemy stawiali tutaj kropkę. Trzymamy kciuki za polski przemysł kosmiczny i mam nadzieję, że przy okazji kolejnych sukcesów, może właśnie po starcie Eagle Eye i po uzyskaniu pierwszych zdjęć Ziemi, jeszcze się tu spotkamy i będziemy mieli okazję mówić. Pan Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu spółki czy firmy Scanway. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.